Dziubiński do boku, do Dariusza Gruszki. Gruszka obrócił się, strzelił jeszcze Malaciński, jest wyrównanie. Malaciński dobija ten strzał, najpierw wybroniony przez Radziszewskiego. No i jest bramka wyrównująca, zdobyta w przewadze. W momencie, kiedy na ławce karnej siedział Paweł Kosidło, Tomasz Malaciński zdobywcą bramki. Teraz odpowiedź gospodarza Sebastian Biela. Sebastian Biela zdołał odegrać do Piotrowskiego, no i centymetry zabrakły. Zniknął ze strony shootbox. Poprawił. Uwaga, ależ teraz było niezwykle blisko. To powinno być 2-1 dla Sanoka. Bogusław Rąpała tam znalazł się przed doskonałą sytuacją. Obity parkan, tylko odrobnego. Znowu Besz. Mało brakło, udałoby się wybić krążek teraz obrońcy Sanockiego. Jeszcze jest gol. Leszek Laszkiewicz. Świetna akcja. Ładna asysta Immonena. Krążek do Leszka Laszkiewicza i krakowianie wychodzą ponownie na prowadzenie. Na tafle powróci Sławomir Krzak. No i proszę, tam mamy znowu spięcie za bramką, coraz goręcej robi się na tafli w Krakowie. Jest wyrównanie, mamy gola, który daje bramkę wyrównującą drużynie z Sanoka. Zaraz Państwu powiem, kto tą bramkę zdobył. To bandy trzeszczą, Sanoczanie teraz tworzą spore zagrożenie pod bramką i jest gol i znowu Tomasz Malaciński, jest hat-trick Malacińskiego i jest prowadzenie Sanoka na lodowisku w Krakowie na 10 minut i 43 sekundy przed zakończeniem tego spotkania. No Tomasz Malaciński cię rozgrywa fantastyczne zawody. Walczy tam Immonen jednak o ten krążek, no ale zdołali przejąć go Sanoczanie. Teraz Józef Witek. Witek, pusta bramka, jest gol na 4-2. Co teraz zrobił Rafał Radziszewski? To jest dla mnie zagadka, bo jakoś tak dziwnie wyjechał z tej bramki. No i Józef Witek pakuje z dość ostrego kąta gumę pod poprzeczkę Radziszewskiego. No bo wszystko zaczęło się o tym meczu w Pucharze Polski. W niewiarygodnych okolicznościach wygrany przez zespół Sanocki. Uwaga, jest bramka! Paweł Skrzypkowski. No i to jest chyba ta kropka na D. Troszkę przypadkowo ta guma zatrzymała się tak, że prosto wleciała na kij Pawła Skrzypkowskiego, a ten nie pozostawił najmniejszych szans Radziszewskiemu na skuteczną interwencję.